W szkole podstawowej w Kalinowej, w gminie Błaszki, w powiecie sieradzkim, nowy rok szkolny rozpoczął się bez dyrektorki tej placówki. Chociaż w uroczystości uczestniczyły obie panie mogące pełnić tę funkcję, jednej nie chce burmistrz Błaszek, a druga nie może przyjąć proponowanego jej przez burmistrza stanowiska. Konflikt w tej sprawie trwa od kilku miesięcy. Podczas uroczystości burmistrz Błaszek życzył uczniom i nauczycielom spokojnej pracy i sukcesów w nowym roku szkolnym. Wyjaśnił także, dlaczego jego zdaniem dyrektorką szkoły powinna być wyznaczona przez niego Elżbieta Radojewska, dotychczasowy społeczny zastępca dyrektora, a nie Małgorzata Bodzioch, która wygrała w czerwcu konkurs na dyrektora i jest z nim już od 19 lat. Burmistrz Rajewski najpierw wydał negatywną ocenę pracy dyrektorki, aby nie dopuścić jej do konkursu. A kiedy ta się odwołała od decyzji i wygrała konkurs na kolejną 5-letnią kadencję, zaproponował jej tylko roczny kontrakt ze względu na reformę systemu szkolnictwa. I od tej decyzji dyrektorka się odwołała i to jej przyznał rację wojewoda. Wtedy burmistrz wyznaczył na to stanowisko nauczycielkę pełniącą społecznie funkcję zastępcy dyrektora szkoły. A w przemówieniu do uczniów, nauczycieli i rodziców burmistrz przedstawił to nieco inaczej. Aby nie być posądzonym o manipulację, pokazujemy to wystąpienie w całości. Serdecznie witam wszystkich Państwa, szczególnie najmłodszych, którzy dzisiaj rozpoczynają w szkole podstawowej w Kalinowej rok szkolny. To bardzo ważna data w życiu ludzi młodych, którzy po raz pierwszy stają w murach tej szkoły. Bardzo ważna także dla rodziców, którzy bardzo to pewnie przeżywają, bo przyszło im rozstać się z maluchami, którzy trafili w mury szkoły w Kalinowie. Jako nauczyciel z 15-letnim stażem mogę powiedzieć, że każde dziecko, które 1 września przychodzi do szkoły, może czuć się bezpiecznie, dlatego że w szkole są pedagodzy, którzy na pewno bardzo dobrze zaopiekują się Państwa dziećmi. A Wy, moi drodzy, z uśmiechem na twarzy musicie się zmierzyć ze szkolną rzeczywistością. Wakacje skończyły się, na szczęście bezpiecznie i dzisiaj możemy rozpoczynać nowy rozdział w naszym życiu. Jednakże czuję się w obowiązku i stąd też moja obecność na dzisiejszym spotkaniu pokrótce wyjaśnić sytuację, która nastąpiła w szkole, która jest sytuacją tymczasową i za którą serdecznie przepraszam. Jednakże musimy się z nią zmierzyć i musimy przez to wspólnie przejść. Otóż dyrektorem szkoły podstawowej imienia Stanisława Moniuszki jest pani Małgorzata Bodzioch, która została wybrana w konkursie. Ten konkurs pani Małgorzata wygrała. Została dyrektorem zarówno w szkole podstawowej w Kalinowej na rok czasu. Było to powierzenie na rok czasu i takie samo powierzenie dostał dyrektor szkoły podstawowej imienia Jana Pawła II w Gruszczycach. Powód jest prosty. Ze względu na zawirowania polityczne i wprowadzenie na szybko reformy oświaty, bez konsultacji niestety z włodarzami gmin, miast, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co tak naprawdę będzie za rok. Stąd taka decyzja. Mogę już dzisiaj powiedzieć, jakie miały być następne kroki. W wyniku wyłonienia dyrektora szkoły, jeżeli nic się nie wydarzy, czyli pani minister nie zdecyduje się na reformę oświaty, chciałem, i to mówię publicznie, jeżeli tak będzie, tak też się stanie, powierzyć pani dyrektor obecnej na 5 lat pełnienie funkcji bez konkursu, dlatego że pani dyrektor zweryfikowała się w konkursie. Więc tak naprawdę myślę, że nie było powodów do tego, żeby nie mogła pełnić tej funkcji. Ale w międzyczasie nastąpiło odwołanie od decyzji zarządzenia burmistrza, który nawiązuje stosunek pracy z panią dyrektor, do wojewody. Pan wojewoda uchylił zarządzenie. W momencie uchylenia zarządzenia burmistrza pani dyrektor przestała być dyrektorem z dniem 31 sierpnia 2016 roku, czyli wczoraj. W trosce o bezpieczeństwo tych maluchów
a także po to, żeby nauczyciele mieli na dzień 1 września wypłatę, żeby szkoła mogła funkcjonować, a wasze dzieci mogły czuć się bezpiecznie. Po konsultacjach z Kuratorium Oświaty zdecydowałem o powierzeniu obowiązków. To nie jest tak naprawdę dyrektor szkoły, to jest powierzenie obowiązków pani Elżbiecie Radojewskiej, która od 2010 roku na wniosek pani dyrektor i ówczesnego burmistrza, pana Krzysztofa Stępińskiego, pełniła funkcję społecznego zastępcy pani dyrektor. Powiem, skąd ta decyzja. Otóż z całym szacunkiem do pani Elżbiety rozumiem jej rozczarowanie, że tak naprawdę spadły na niej ciężar obowiązków. Jednakże musimy przeczekać, może to będzie miesiąc, do momentu rozstrzygnięcia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny odwołania od tej decyzji. Dlatego, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby władza zewnętrzna decydowała o tym, co dzieje się w samorządzie. Dlatego, że my nie dostajemy pieniążków na to, żeby te szkoły funkcjonowały tak, jak powinny funkcjonować. Nikt z nami nie konsultuje swoich decyzji. Dlatego też nie możemy sobie pozwolić, że mieszkańcy, którzy płacą i utrzymują szkoły, bo to nie są szkoły publiczne, gminie Błaszki, to są szkoły publiczno-prywatne. Dlatego, że jeżeli my z budżetu dodajemy 10 milionów złotych do prowadzenia szkół, a z państwa dostajemy 12 milionów, to tak naprawdę państwo współfinansujecie te szkoły. A jeżeli współfinansujecie te szkoły, to macie prawo decydować o ich kształcie. Chciałbym, żeby ministerstwo powiedziało jasno, nie będzie reformy, bądź ta reforma będzie. Żebyśmy nie musieli doprowadzać do takiej sytuacji, która ma miejsce w szkole podstawowej w Kalinowie. Rozumiem państwa rozczarowanie. Rozumiem państwa prośbę, żeby pan burmistrz zrobił panią dyrektor Małgorzatę Bodzioł dyrektorem szkoły. I tak będzie. Dlatego, że pani dyrektor wygrała konkurs i jest dyrektorem tej szkoły. Jedynie odwołanie od tej decyzji powierzenia jej obowiązków na rok powoduje, że niestety musimy się wstrzymać. Dla mnie i dla władz kuratoryjnych i mam nadzieję, że dla wszystkich nauczycieli tutaj siedzących najważniejsze jest to, żeby wasze dzieci w tej szkole, czuły się od dnia dzisiejszego bezpiecznie. Dlatego tutaj jestem. I tak naprawdę można wprowadzać w błąd społeczeństwo, można opowiadać różne rzeczy, natomiast najważniejsze w tej szkole są dzieci. Nie ma nic ważniejszego dla mnie. Dlatego o bezpieczeństwo tych dzieci ma dbać dyrekcja szkoły, a obecnie pełniącą obowiązki dyrektora szkoły jest pani Elżbieta Radojewska, która oczywiście może liczyć, myślę, że na pomoc pani dyrektor Małgorzaty Bodzioch, może liczyć na pomoc nauczycieli, może liczyć na pomoc urzędu i może liczyć na pomoc kuratorium, bo też takie zapewnienie dostałem. Na ten czas myślę, że krótki. Natomiast w momencie decyzji sądu, jakakolwiek ona będzie, i tak dyrektorem zawsze będzie pani Małgorzata Bodzioch. To jest proste i logiczne. Jeżeli sąd uzna, że muszę powołać panią dyrektor na 5 lat, pomimo tego, że planowana jest reforma, to tak muszę zrobić. Jeżeli powie, że mam rację, może być na rok, to pani dyrektor będzie na rok czasu, a po roku czasu będzie miała powierzane stanowisko, tak jak to miało miejsce do tej pory przez bardzo wiele lat, bo sami chyba doskonale wiecie, że w gminie Błaszki nie było konkursów na dyrektorów szkół, co jest bardzo niezdrowe. Dlatego, że każdy dyrektor po swojej kadencji powinien przedstawić, jaką ma wizję szkoły, jak chce tą szkołę zmieniać. I stąd ta decyzja o przeprowadzeniu konkursu. I wszyscy dyrektorzy szkół w gminie Błaszki będą mieli konkursy. Jeżeli te konkursy będą do momentu wprowadzenia reformy, wszyscy będą mieli powierzone stanowisko na rok czasu, do momentu rozwiązania sytuacji. Natomiast to nic nie znaczy, dlatego że nauczyciela ocenia się po jego pracy, po tym, jak wychowuje dzieci. I to jest najważniejsze. Także serdecznie państwu dziękuję. Proszę
nową panią dyrektor pełniącą obowiązki, a także panią dyrektor Małgorzatę Bodzioch o to, żebyście panie razem współpracowały przez ten trudny okres, bo jest to trudny okres, dla dobra tych dzieci. Oświadczenie w tej sprawie złożyła Elżbieta Radojewska, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej w Kalinowej. Proszę państwa, więc pan burmistrz już pięknie powiedział, jaka sytuacja. Ja tylko chciałam nadmienić, jak to naprawdę wyglądało. We wtorek zostałam wezwana do urzędu gminy w sprawie właśnie powierzenia mi stanowiska dyrektora. Ona rok, może na dwa miesiące, nie wiadomo, jak długo ta sprawa będzie miała miejsce. Odmówiłam przyjęcia tego stanowiska ze względu na to, że my już panią dyrektor mamy. Ona wygrała w konkursie. Ponownie wczoraj poprosiłam pana burmistrza, żeby mnie nie stawiał w takiej sytuacji, bo ja nie przyjmuję tego stanowiska. I dzisiaj na ręce pana burmistrza składam rezygnację przy świadkach, że nie przyjmuję tego stanowiska. A wyjście z sytuacji jest jeszcze takie, że pani dyrektor była w gminie i poprosiła pięknie, żebyście państwo dali jej szansę być dyrektorem, dopóki sprawa nie rozstrzygnie się w sądzie administracyjnym. Ona będzie dyrektorem, ewentualnie jak ta sprawa się rozstrzygnie. Wygracie państwo, przestaje być dyrektorem, nie wiem. W każdym razie ja dziękuję bardzo za zaufanie, za powierzenie mi tego stanowiska, ale nie mogę tego zrobić. Trudno. Wyprowadzono sztandar i na tym zakończyła się ta uroczystość. Po chwili rodzice zaczęli przemawiać się z burmistrzem Rajewskim oraz sekretarzem gminy i miasta Błaszki Jackiem Walczakiem. A my rozmawialiśmy ze stronami konfliktu. Dlaczego jest pan przeciwny dyrektorowi, który wygrał konkurs zgodnie z prawem? Dlaczego? Powiem szczerze, że ja akurat jestem nieprzeciwny dyrektorowi, dlatego że niestety pan wojewoda tutaj uchylił zarządzenie, dzięki któremu pani dyrektor mogłaby dzisiaj pełnić funkcję dyrektora szkoły. Niestety zarządzenie zostało uchylone, odwołaliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i mam nadzieję, że wkrótce sytuacja się wyjaśni i pani Małgorzata będzie mogła pełnić funkcję dyrektora szkoły. No tak, ale przed konkursem ona otrzymała ocenę negatywną, żeby ją do konkursu nie dopuścić. To była pańska ocena. Jak tak, pan oczywiście. Z tego się wytłumaczy? Tak, oczywiście ocena była negatywna ze względu na liczne nieprawidłowości, które zostały wykryte w toku postępowania administracyjnego. W dniu wczorajszym o tych nieprawidłowościach oficjalnie zawiadomiłem rejonową prokuraturę w Sieradzu. Jakie to były nieprawidłowości? Nie chciałbym się wypowiadać na ten temat do czasu, aż prokurator zdecyduje, czy wszcząć w tej sprawie postępowanie, czy też je umorzyć. Jakie pan widzi wyjście z sytuacji teraz, dzisiaj? Ja myślę, że sytuacja jest taka, na dzień dzisiejszy dyrektorem pełniącym obowiązki, dodaję, jest tutaj pani Elżbieta Radojewska, więc rok szkolny się rozpoczął, a najważniejsze jest bezpieczeństwo uczniów i o to chodziło głównie, więc to jesteśmy w stanie zabezpieczyć. Mam nadzieję, teraz pójdę na rozmowę z nauczycielami, z dyrekcją, spróbujemy, że tak powiem, troszeczkę nad tą atmosferą zapanować, dlatego że to niezdrowa atmosfera, ale niestety przepisy prawa są takie, a nie inne. Ubolewam nad tym. Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia i wszystko będzie dobrze. Komu przyznał wojewoda rację po odwołaniu się od tej wyniku konkursu? Komu przyznał rację? Pan wojewoda w wyniku mojego odwołania anulował w całości zarządzenie pana burmistrza Karola Rajewskiego. O tym, że? O powierzeniu mi stanowiska dyrektora na rok i nakazał panu burmistrzowi, aby powierzył mi stanowisko na 5 lat. Tak jak mówi o tym ustawa o systemie oświaty. Proszę pani, czy w tej sytuacji rozważała pani taką możliwość, żeby się z tego konfliktu wycofać, ponieważ no, to jest żenujące i dla rodziców, i dla dzieci, i dla nauczycieli? Tak, rozważałam taką decyzję, ale w związku z tym, że no, sytuacja jest trudna, bardzo bym chciała, żeby ta sytuacja się uspokoiła, unormowała i wtedy podejmę decyzję. Co do mojego dalszego dyrektorowania. Popierają panią nauczyciele, popierają panią rodzice.
Popierają mnie nauczyciele, popierają rodzice. Jestem od 32 lat pracuję w tej szkole. Od 19 lat jestem dyrektorem tej szkoły. Nigdy nie było do mnie żadnych zastrzeżeń ze strony kuratorium oświaty, ze strony organu prowadzącego. W 2014 roku szkoła moja miała ewaluację prowadzoną przez kuratorium oświaty. W wyniku tej ewaluacji problemowej uzyskaliśmy najwyższe noty z możliwych. Ocenę wyróżniającą pracy mam praktycznie za każdym razem, kiedy o nią występuję. Nigdy nie było żadnych zastrzeżeń ze strony rodziców, ze strony nauczycieli do mojej pracy, wręcz przeciwnie. A proszę pani, dlaczego próbuję dociec, dlaczego to burmistrz akurat taką postawę wobec pani przyjął? Co było tym języczkiem uwagi, punktem zapalnym, że nagle pani mu się przestała podobać? Punktem zapalnym był fakt, że pan burmistrz w środku zimy, bo było to w styczniu, dokładnie 4 stycznia, zakazał dowozić dzieci spoza gminy Błaszki. Te dzieci od zawsze chodziły do naszej szkoły. Z gminy Warta. Tak. A to są dzieci z gminy Warta. Pan burmistrz zakazał dowożenie tych dzieci. Byłam wielokrotnie u pana burmistrza i prosiłam, że jeżeli taka decyzja ma zapaść, to może nie zimą, może zróbmy to z końcem roku szkolnego. Pan burmistrz jednak nie wyraził na to zgody i 4 stycznia zabrał dzieciom dowóz. W związku z powyższym, a jeszcze dodatkowo wystąpił pan burmistrz w naszym radiu, w Sieradzkim, gdzie po prostu bardzo złe słowa padły ze strony pana burmistrza na mój temat. Nie mogłam, że tak powiem, zaakceptować tej sytuacji i napisałam pismo do pana burmistrza i do radnych informujące o faktycznym stanie sprawy. No i od tego zaczął się cały problem. W lutym otrzymałam ocenę negatywną pracy bez żadnego uzasadnienia ze strony pana burmistrza, po czym komisja powołana przez pana burmistrza na moje odwołanie przywróciła mi ocenę wyróżniającą pracy. Następnym zapalnikiem był budynek, w którym w tej chwili funkcjonują oddziały przedszkolne, bo chcę tutaj zaznaczyć, że szkoła nasza funkcjonuje jak gdyby w dwóch budynkach. Tutaj w tym głównym budynku są dzieci szkolne, w drugim budynku są oddziały przedszkolne. Pan burmistrz wydał decyzję bez konsultacji społecznej, bez rozmowy ze mną o zabraniu tego budynku, o zabraniu trwałego zarządu mnie tego budynku. Ja nie mogłam wyrazić na to zgodę, ponieważ raz, że społeczeństwo bardzo jest przywiązane do tego budynku, ten budynek w czynie społecznym był wybudowany, a następna sprawa, że nie mam warunków w szkole, żeby w tym momencie przyjąć 3 oddziały przedszkolne, o czym zresztą wypowiedziało się kuratorium, mam taki protokół, że absolutnie nie ma warunków tutaj w szkole, żeby dzieci przedszkolne przenieść do tego budynku. No i tak powoli, no konkurs. Wygrałam konkurs, no więc dostałam powierzenie na rok, niezgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. No i tak to się dzieje do tej pory. Dlaczego pani nie zgodziła się na tą nominację? Przecież pani była społecznym zastępcą dyrektora. Właśnie dlatego, że byłam społecznym zastępcą. Gdybym była wicedyrektorem, to nie miałabym szansy odmowy, tak? Ale nie mogłam się zgodzić też dlatego, że my mamy panią dyrektor. Osobiście uczestniczyłam w konkursie, który odbywał się legalnie, według przepisów prawa oświatowego. Pan Walczak osobiście pogratulował naszej pani dyrektor, że zostaje dyrektorem. Jak ja teraz będę wyglądała w oczach pani dyrektor Rady Pedagogicznej, z którą pracuję 30 lat, jeżeli przyjmę tą funkcję? Bo chodziło chyba tylko o to, żeby, no nie wiem, pokazać pani dyrektor, gdzie jej miejsce, tak? Ale właśnie, jaka przyczyna tego pokazania miejsca? Przecież wszystko było niby okej. I dlaczego? Negatywna ocena, żeby pani dyrektor nie przystąpiła do konkursu. Jakieś takie sekowanie to już było od dawna. Co było tym języczkiem uwagi, że pan burmistrz zachowuje się w stosunku do tej kobiety tak, a nie inaczej? Z tego, co mi wiadomo, to pan burmistrz mówi, że nie układa mu się współpraca z naszą panią dyrektor, co jest oczywiście nieprawdą, bo wszystkie zarządzenia, które pan burmistrz wydaje, my spełniamy.
o cokolwiek nie poprosi panią dyrektor, o jakieś tam, nie wiem, no statuty, różności, gdzieś tam udział w akademiach, w imprezach takich zewnętrznych, wszędzie jesteśmy, wszystko to robimy. Naprawdę ja nie wiem, o co chodzi, bo nikt chyba nie wie. Sama pani dyrektor jest w szoku, ale tym, co tłumaczy pan burmistrz, to jest tylko to, że z innymi dyrektorami współpraca się układa świetnie, a nasza niestety jest niedobra. To też podobno nie jest prawdą, bo się nie układa. Nie jest prawdą. Nie jest prawdą, bo ja znam panią dyrektor 30 lat, pracuję z nią i naprawdę dlatego nie mogę zostać jej, żeby jej teraz zabrać obowiązki dyrektora, żebym ja pełniła tą funkcję, no bo ona jest świetnym dyrektorem, no super dyrektor, no naprawdę. Za dyrektorką stoją murem wszyscy nauczyciele i zdecydowana większość rodziców, którzy za eskalację konfliktu obwiniają burmistrza Rajewskiego. Co na to rodzice, czy wy wiedzieliście o tym konflikcie i co byście chcieli zrobić w tej sytuacji? Czy coś możecie zrobić w ogóle? O konflikcie oczywiście wiedzieliśmy. Konflikt trwa już pomiędzy, powiedzmy, panią dyrektor a władzami gminy dość długo. Praktycznie od momentu, kiedy urząd objął obecny pan burmistrz, pan Karol Rajewski, wprowadza swoje rządy, niekoniecznie, powiedziałabym, korzystne dla naszej szkoły, korzystne dla nas rodziców i korzystne dla naszych dzieci. Przy czym w swoich decyzjach niestety nie kieruje się dobrem dzieci, kieruje się sobie tylko wiadomymi racjami, z którymi nie chce się z nami podzielić. Nie chce przyjechać, nie chce z nami porozmawiać, pomimo wysyłanych do niego pism, pomimo próśb, które wysyłamy. Wysłaliśmy jako społeczeństwo, sołtysi podpisali petycję 7 sołtysów do pana burmistrza, żeby przyjechał tutaj do Kalinowej, porozmawiał z nami, powiedział, w czym jest problem, w czym on widzi problem. Niestety pan burmistrz nie spotkał się z nami. Próbowaliśmy się umówić sami z panem burmistrzem. Pan burmistrz postawił nas przed sytuacją taką, że stwierdził, że jeżeli przyprowadzimy ze sobą panią dyrektor, to będzie z nami rozmawiał. Przy czym my jako rodzice, jaki mamy możliwość powiedzenia pani dyrektor, chodź no bo musisz z nami iść do pana burmistrza, no chyba nie tędy droga. Którą panią dyrektor? Panią dyrektor Bodzio. My panią dyrektor Bodzio traktujemy jaką panią dyrektor. Już w momencie, kiedy pan burmistrz wystawił negatywną opinię pracy pani dyrektor, społeczeństwo wypowiedziało się na ten temat, gdzie zebraliśmy prawie 700 podpisów za tym, żeby pan burmistrz zmienił swoją decyzję, że społeczeństwo tutaj okoliczne nie widzi innej możliwości, jak tylko takiej, żeby pani dyrektor była pani dyrektor Bodzioch. Niestety pan burmistrz potraktował to na swój sposób, bym powiedziała. Wręcz zarzucił sołtysom, że nieprawnie podbijali się pod listami, pod podpisami społeczeństwa. No ale nie mieliśmy jak w inny sposób potwierdzić, że no te podpisy zostały zebrane. I mówię, pan burmistrz niestety ma jakiś problem z panią dyrektor, nie chce nam powiedzieć, jaki jest to problem, bo dla mnie jego uzasadnienie w tej chwili, że powołuje ją na rok czy na 5 lat, to jest śmieszne. No, skoro twierdzi w tej chwili, że powołałby ją na rok, później powołałby ją znowu, no to dlaczego nie powołał ją od razu na 5 lat? Nie rozumiem tego, nie wiem, po co jest to robione. Tłumaczenie się, że zmieniają się szkoły, będą szkoły powszechne, no dla mnie jest to śmieszne. Uważam, że w tym momencie no, była panią dyrektor tyle lat i nagle okazuje się, że się nie nadaje na panią dyrektor, no coś jest w tym nie tak. Powiem tak, własne pana burmistrza odczucia nie są dla mnie wiążące. Uważam, że powinien wziąć pod uwagę nasze odczucia rodziców. Rodziców, którzy jesteśmy praktycznie tutaj codziennie, tutaj nasze dzieci chodzą do szkoły i według mnie no, my płacimy podatki do Urzędu Gminy, nawet jeżeli Urząd Gminy nas dokłada, bo dokłada do oświaty bardzo dużo. Ze swoich nie, tylko nie ze swoich, podatki właśnie, obywateli tego kraju. Właśnie, tylko z naszych, więc no, pan burmistrz powinien był uszanować nie dość decyzję naszą, ale również decyzję konkursową, bo ja akurat nie byłam jednym z członków konkursu, gdzie te komisji konkursowej, tak, i no nie uszanował. My na pewno tego tak nie zostawimy, no nie damy po prostu pogrążać tak naszej pani dyrektor. Skoro był konkurs i ona go wygrała, to ona powinna być dyrektorem tej szkoły, a nie pozwolimy na to, żeby cały czas była w taki sposób traktowana przez naszego szanownego pana burmistrza, bo my jako rodzice nie pozwolimy na to. I nie pozwolimy mu, żeby w ten sposób
traktował naszą szkołę, naszą panią dyrektor i nasze dzieci, bo nasze dzieci, to jest po prostu nie do pomyślenia, żeby człowiek, który cały czas mówi, że robi wszystko dla dobra dzieci, on nie robi tego dla dobra dzieci. To nie jest, to się nie robi w ten sposób dla dobra dzieci. Bo nie po to my dzisiaj, żeśmy tu przyszli z dziećmi, dzieci zadowolone, bo idą do szkoły, no a nie mamy pani dyrektor, no przepraszam bardzo, no jak my możemy nie mieć? Ona jest, była i będzie tutaj zawsze. Chociażby nie wiem, co on, pan burmistrz zrobił, że tak powiem kulturalnie. Mimo kilkugodzinnych rozmów burmistrza z nauczycielami i rodzicami, do porozumienia nie doszło. Szkoła w Kalinowej nie ma dyrektora. Niebawem powinien wypowiedzieć się w tej sprawie kurator oświaty z Łodzi.